Cześć, dzień dobry moi drodzy. Witam się z wami dzisiaj w ten szczególny, magiczny i wyjątkowy dzień, gdyż dzisiaj jest Boże Narodzenie i mam nadzieję, że spędzacie ten dzień w gronie rodzinnym, że wszystko u was dobrze, dużo czytacie, dużo się uśmiechacie. I ja dzisiaj postanowiłam przyjść do was ze specjalnym filmikiem, gdyż będzie to podsumowanie całego mojego roku czytelniczego, a zarazem tego, że w sumie zaczęłam w tym roku nagrywać już tutaj dla was filmiki na YouTubie i myślę, że to była jedna z najlepszych decyzji podjętych w tym roku, że w końcu można spełniać jakąś swoją inną pasję, niekoniecznie taką, którą zajmujemy się na co dzień. I to jak najbardziej na plus, myślę, że w przyszłości bardzo mi się to przyda w innych aspektach życia. I naprawdę uwielbiam to robić i na pewno zostanę z wami jeszcze przez wiele, wiele lat. Także dziękuję, że w tak krótkim w sumie dla mnie czasie tyle już was tutaj przybyło i chcę słuchać tego, co mam do powiedzenia na temat książek i nie tylko. Więc jeszcze raz wielkie dzięki, przesyłam wam buziaki. W tym roku, tak jak i w zeszłym roku, brałam udział w wyzwaniu czytelniczym przeczytania 52 książek w ciągu roku. I na szczęście wyzwaniu podołałam i postanowiłam dzisiaj właśnie podzielić się z wami tym, co udało mi się przeczytać w przeciągu tego roku. Mam nadzieję, że ten filmik będzie dla was jakąś tam małą inspiracją, wskazówką, co możecie przeczytać w przyszłym roku. Ale oczywiście nie wszystkie książki były perełkami, więc jeżeli jesteście czymś zainteresowani, to koniecznie do mnie piszcie, na pewno wam odpowiem, co uważałam o tej danej pozycji książkowej. I teraz co do samej idei 52 książek w ciągu roku, do całego tego wydarzenia, tej otoczki i co ja o tym myślę. Więc tak, spotkałam się z bardzo dużą ilością takich komentarzy, że to wyzwanie nie ma nic wspólnego z czerpaniem przyjemności z czytania, z tym, że po prostu robimy to z przyjemnością. Ja jednak się z tym nie zgadzam absolutnie. To wyzwanie tylko jakby dodatkowo pomogło mi czerpać taką motywację, żeby jednak codziennie coś poczytać, a wiadomo, że są takie dni, że niby nie ma kiedy, niby nie ma siły, czasu, ale zawsze jednak nawet to 15 minut się znajdzie. Więc dla mnie po prostu to był taki kop motywacyjny. Ale teraz mam was, więc w sumie nie potrzebuję już żadnej motywacji tak naprawdę, gdyż czuję, że to YouTube jest najlepszym, co mnie mogło spotkać pod względem motywacji tego, żeby codziennie coś robić w tym kierunku. I tak naprawdę nie potrzebuję żadnych challenge'y, wyzwań, bo mam po prostu was, tak duże grono, które jednak nie chcę zawieść. Więc tak naprawdę ten challenge to dla mnie jest sama czysta przyjemność. I co jest fajne, że pozwala nam to sprecyzować, jakie pozycje czytaliśmy w tym roku. A nie ukrywam, że parę lat temu jeszcze w ogóle nie zapisywałam sobie tych pozycji. I część z nich wiadomo, że prędzej czy później wyleci nam z głowy. Dlatego ja wam chciałam pokazać tutaj mój system, który stosuję już drugi rok. I mam tutaj zarówno 52 filmy zobaczone w roku, książki. Także no, dużo już tego jest. Jeżeli chcielibyście jakiś filmik bardziej szczegółowy o tym, co ja tutaj już zapisałam, to myślę, że coś takiego mogłoby się pojawić. Ale jednak chcę jeszcze ten mój zeszyt, ten notesik, to cudeńko moje jednak trochę odpicować, więc póki co dzisiaj chciałabym was zapoznać z listą moich 52 książek przeczytanych w 2016 roku. Także będę wam je tutaj wymieniać, postaram się, żeby tutaj obok mnie pojawiały wam się okładki tych danych książek, żebyście od razu wiedzieli na pewno, o którą pozycję mi chodzi. Także mam nadzieję, że filmik jak najbardziej wam się spodoba. Bardzo bym was prosiła, żebyście napisali na dole, które z tych pozycji czytaliście, które zamierzacie przeczytać, no i ogólnie jak wypadł wasz rok czytelniczy, bo bardzo, ale to bardzo mnie to ciekawi. Na koniec chciałabym wam również życzyć wspaniałych, ciepłych świąt, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności. Również wszystkiego najlepszego w nadchodzącym 2017 roku. Mam nadzieję, że dla nas, dla naszego kanału, który tutaj powoli zaczynamy tworzyć, będzie to rok
kolejny przełomowy, że pójdziemy mocno do przodu z tym wszystkim. Więc ja Wam jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie moich produkcji. Więc ja już teraz przechodzę do małego pokazu tego, co udało mi się w 2016 roku przeczytać. Więc nie przedłużamy, zaczynamy. Czas, start. Granica, Ludzie bezdomni, Król kruków, ABC historii muzyki, Miecz lata, Obsydian, Zanim się pojawiłeś, Zdążyć przed Panem Bogiem, Ekspozycja, Delirium, Kot, który czytał w spak, Pamiętnik Katie, Inny świat, Dziennik Helgi, Dolina szkieletów, Duch w machlinie, Godzina pąsowej róży, Pandemonium, Rekwiem, Marina, Norwegian Wood, Colorado Kid, Klucz Sary, Tiramisu z truskawkami, Nomów Księga Wyjścia, Wyrzutki, Dwór Cierni i Róż, Szklany Tron, Korona w mroku, Dziedzictwo ognia, Królowa cieni, Złodziej pioruna, Ukryta wyrocznia, Dziewczyna z pomarańczami, Idź postaw wartownika, Wywiad z wampirem, Księga rzeczy utraconych. I nie było już nikogo. Wszechświat kontra Alex Woods, Charlie, Rok 1984, Sophie, Harry Potter i przeklęte dziecko, Małe życie, Mówiąc inaczej, Ósme życie, Pochłaniacz, Piąta pora roku, Przez stany pop świadomości, Kod dla początkujących, Kod Leonarda da Vinci, Mistrz i Małgorzata. Podsumowując, jestem bardzo, ale to bardzo zadowolona z tego roku, gdyż to dzięki BookTube'owi trafiłam praktycznie na same sprawdzone i świetne pozycje. Z początku roku oczywiście nie czytałam ich aż tak dużo, gdyż miałam przez klasę maturalną i kończenie szkoły muzycznej za dużo obowiązków na głowie, ale wakacje jak najbardziej pozwoliły mi znowu ruszyć z całym wyzwaniem i z prowadzeniem kanału. Więc myślę, że teraz już jesteśmy na dobrej drodze, będzie wszystko się teraz odbywało regularnie. Dziękuję Wam bardzo za zobaczenie tego mojego filmiku, mam nadzieję, że pomysł się spodobał. Jeżeli jesteście booktuberami, blogerami, albo nawet jeżeli nie jesteście i nie prowadzicie żadnych stron, to napiszcie mi tutaj na dole w komentarzu, jakie Wam się udało przeczytać pozycje, ile tych pozycji, albo jakie możecie mi naprawdę polecić. Więc ja jestem bardzo ciekawa, czekam na Wasz odzew, a teraz już nie przedłużam, nie zatrzymuję Was przed komputerem, idźcie do swoich rodzin, świętujcie, cieszcie się, dużo czytajcie i czytelniczego dnia Wam życzę. Cześć!